Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Dicey Dungeons. Moi drodzy, dzisiaj lecimy dalej z robotem i już daję informację wam główną, że jest wersja 1 i 3 obecna teraz, która wprowadziła kilka zmian, przede wszystkim Wiedźmą. Ponoć gra się łatwiej, więcej będzie health pointów rozrzucanych, też ponoć jakieś ułatwienia do Wiedźmy doszły ogólnie, przy tych dalszych eventach, że ma trochę dłużej żyła. Przede wszystkim też ten ekwipunek nie będzie w końcu się mieszał podobno. Nerfy dostały, boss dostał Aoifa, nie znamy jej, ja jej nie znam przynajmniej, ale ponoć najpotężniejszy boss w grze dostał trochę nerfa i Kraken dostał nerfa, to jest ten chyba czwartopoziomowy stwór, bo był zbyt potężny, chociaż nie pamiętam, że miał z Krakenem kiedyś problemy, no ale rzeczywiście dostał nerfa. Kilka różnych innych jeszcze, myślę, mniejszych czy większych update'ów gra przeszła. Więc możecie sobie oczywiście na Steamie te wszystkie rzeczy przeczytać. Wystarczy robić, kliknąć taki przycisk follow i wtedy można przejrzeć albo po prostu wejść do Community Hub i tam przejrzeć wszystkie newsy. I tam wszystko jest jakby, twórcy najczęściej w taki sposób ogarniają sprawę i tłumaczą co i jak. A my, zgodnie z obietnicą, lecimy z wyzwaniem z robotem. I teraz co my tu mamy? Compression errors, rules, duplicate dice, vanish immediately. At time for more dice, unfortunately there is a slight problem for complicated reasons that we won't go into here. For this episode you can't have two dice showing the same number. Jezus Maria, nie można mieć zduplikowanych wartości na kościach. Czyli trzeba generować kość i od razu ją używać, innymi słowy. Tak mi się wydaje. You choose, you lose. No CPU counter. Create any dice you like. 50% chance that equipment will randomly disappear each time. Co? Jak to? Jak to 50% szanse na to, że ekwipunek zniknie za każdym razem? Wow, now you can magic up dice with any value you want. Sure, there is a chance things will go horribly wrong when you do, but let's focus on the positive. Any dice you want. No, to są ciekawe wyzwania. No dobra. Jedziemy z tym, że zduplikowana nie może się powiedzieć, zduplikowana nie może zaistnieć, tak? Bzz, beep i Sour Little Optimized Optimist the Robot. How are the calculations coming along, my dear? They are good. I don't really beep, you know? I do now, yes. Still keen to be the very best version of yourself. Well, yes, but I was wondering, since I've completed some of my episodes, could I maybe leave now and just win, say, 2 hours less sleep a night? Okay, what an interesting idea, let me think. No, you obviously can't. Haven't you been paying any attention at all? Get back in the dungeons, Palculator. Oh, yes, zamiast calculator, Palculator. Whew. No dobra, dwie takie same nie mogą być. Mamy Piszuter i Plasma Blaster. Mega. Potężne to będzie. Wolf Puppy. Czyli co, jedyny problem jest taki, że nie może mieć dwóch takich samych wartości. Jak wylosuję piątkę, to jadę. I tyle. I nie mogę nic więcej zrobić. O, i mam niestety, ale przegięcie. No dobra. Even, repeat next attack. Ok, następny atak będzie podwójny, to trzeba go ubić. Calculate 2. Calculate 3. Dobra. Zaryzykujemy. I dwójeczka. No i średnio. Ale chyba wolę zrobić 2 damage niż zrobić w ogóle, nie? No właśnie, bo to i tak już poszło. I tak będzie mógł, o Jezu, 2 razy mnie zaatakować. Even, no ma niestety. 8 wejdzie. I autorol od razu. Jackpot guaranteed, ale to na pewno nie teraz. Dobrze. Piąteczka, no to idealnie. Dobranoc, panie Wolf Papi. To tyle. Z tej naszej potyczki. Zbieramy jakąś nagrodę w postaci Small Shield. Max 3, add shield. No, a w sumie nigdy nie robiłem builda pod shield, w sumie. To może by czas sprawdzić, jak będzie build pod shield. Build pod shield. Jakby to piękna nazwa, piękny tytuł odcinka by był. Build pod shield. To byłoby piękne. Jedyneczka. Kalkulujemy dalej. Piąteczka, no to super. I trójeczka, jak pięknie. Lucky shot, heal i one more roll. Max 3, żeby zrobić to, zrobimy. Co on w ogóle miał? Tylko Fireball 1 do even, okej.
P-Shooter due to damage reusable. No myślę, że chyba lepiej Lucky Shota walnąć. Niech będzie. Czyli w sumie taka sama gra jak była wcześniej robotem, tylko trzeba uważać, żeby nie było tych samych wartości na kościach. Czyli żadne duplicate, zrób jedynki, no, no to trzeba uważać. Takich rzeczy w ogóle nie możemy mieć. O! Płonę! Ale w sumie i tak wygram, nie? Jak go teraz trafię, ale potrzebuję dwóch damage'y. Powiem wam szczerze, to są kiepskie kości, żeby mu zadać obrażenia. No bo co? No bo ja mogę zaledwie... Kurczę. Średnio, powiem wam, no bo tu mogę żyć, tu będzie dwa obrażenia. Dobra, dobra, da się. Okej, dało się. A że ja nie muszę się martwić o HP, ponieważ właśnie zdobywamy poziom. Dwa ekstra CPU. Także luzik. Ale dalej mamy tylko i wyłącznie dwie kości. Nie, zaraz, przepraszam, to nie mamy kości. CPU wyznacza kości przecież. Dobra. Wizard, Sneezy oraz Alchemist! Ło, nie mieliśmy nigdy pani Alchemik, ale tyle spoilerów, co z nią poleciało. Tyle spoilerów, ile ja widziałem w komentarzach na temat pani Alchemik. Wstydźcie się każdy, kto mi to spoilował. Naprawdę wstyd i hańba. No w każdym razie ja wam nie zdradzę, o co chodzi z Alchemiczką. No w każdym razie. Jedziemy. Limit Break. Możemy go użyć. Niech będzie. Od razu jackpot. Szóstka akurat jest średnia dla nas. Bo chciałbym... Dobra, shield dodam tu na 3. Co Wizard potrafi? A, Wizard to jest ten, okej. No i tak, tu max 5, więc tu mogę tylko użyć to tak. Mogę użyć tak i mogę zrobić tak. Jedyne co. Wiecie co, w ogóle też zrobimy run pod to, żeby mieć te perfekcyjne jackpoty, tak? Że jak będzie jackpot, to będzie więcej... O Jezu. I akurat to, co mija mój shield. Że zrobimy teraz ten drugi build, czyli pod tego, pod bonusy z jackpota i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, kalkuluję. Szóstka. No to jest najgorzej po prostu. Czwórka już jest lepiej. No i jedynka może się wylasować, ale się nie wylasowała. Także do widzenia. Ma piątkę, to jest dodge next attack. Będzie unik. Daj mu to na rękę w sumie, biorąc pod uwagę, że nas otruł. Jedynka. Piątka. Dobra, piątka to jest idealnie. Przecież Stanisław. On ma dodge next attack. Ta. Dobra, zrobimy to, bo nie wiem, czy trójkę wylosuje, czy nie. Mam dwójkę jeszcze. Jeszcze mi się nie udało zaraz się w ogóle tych samych kości wylosować. No dobra. Jedyneczka, czyli... O matko, freeze spell. O, to on nas tutaj porobił ładnie ostatnio. Auto roll. Zobaczymy, czy będzie potrzebne. No wiadomo, że będą jedynki w sumie. A, i będzie nam usuwało, pamiętacie. Będzie nam usuwało kostki. Jak ja to zrobię tak. Piąteczka, bardzo ładnie. I trójeczka, akurat na shield. Dobra. Okej. Okay. Niechaj będzie. Teraz mam burn. Dobra, dwie kości będą płonąć. Następne, niestety. Jest trójka. O, widzicie? Od razu znika. No i faktycznie. Ta kość znika. Ale oby nie znikają, tylko ta pierwsza znika. A dobra, jedziemy. Kurczę. Jak to szlak. No dobra, no bo ma trójkę. Teraz trójka zadaje trucizna. Niech go. Chudy byk. Kurczę, ale to sporo z obrażeń zada mi skubaniec mimo wszystko. Trzy to obrażenia, świetnie. Do widzenia. No, początek robotem robi się taki, powiem szczerze. Trudny. Nie będę ryzykował z panem Sneezim. Wezmę od razu obie jedzenie. Mechanical arm. Do one damage, add one each roll. No, mechaniczne ramię jest spoko. No, szczególnie, że musimy od razu wywalać kości. No to moim zdaniem to może być ciekawe pod niego, że co chwilę wywalamy kości. Sneezy? Dobra, jedziemy. Piąteczka. No to wiadomo, gdzie leci piąteczka. Trójeczka nie jest even, ale możemy zrobić shield. I piąteczka już wywaliło poza ten. Mogłem zrobić w ogóle autorola. A on co zrobi? O matko, piątkę rozwala na jedynki. Ale mu się przyfarciło. Jeszcze kikać będzie na mnie. Chybacie co? Chyba autorola cię cisnę teraz. Tylko właśnie, autorol jest taki, jest o tyle problematyczny, że sami zobaczcie, że rzeczywiście trzeba, nie można go używać od początku, bo kości padają, tak? Czyli jak mamy już największe wątpliwości, to go wtedy można odpalić. Tak przy okazji. No dobra, mamy piątkę, żeby zadać mu obrażenia.
mamy trójkę, even, no właśnie, cały czas nie mam even, ale znaczy Dusik, Adwan i Chol, no właśnie, nie, przepraszam, znowu źle zrozumiałem, przepraszam, znowu źle zrozumiałem, na początku ten, na początku źle zrozumiałem, jak to działa, bo uznałem, że to jest each roll, czyli im więcej kości nam się rozroluje, tym większe obrażenia, a nie, że za każde użycie mechanicznego ramienia ma więcej. Dobra, wiadomo, lecimy. Lecimy w regenerację tym razem. Tak jest. Piąteczka. O Jezu, znowu piąteczka. No ja pitole. Jezu, a jak jeszcze przegramy z takim paszkwilem? To jest szansa, że to się przegra przecież. Istnieje taka opcja. To jest tylko 9 HP. Tylko 9 HP. Kalkulujemy to. Dwójeczka. Okej, okay, no to do to damage. Add one each roll. Czekamy, czy dwójkę inwestujemy gdzieś? Zainwestuję tu. Jedynka. Jedynkę rzucimy tu. Mamy piąteczkę, bardzo ładnie. Teraz najlepiej byłaby dwójka. Ha, oj, dziękuję. No dobra. Jeszcze wielka kolwa się tryk. No dobra, wykalkulowaliśmy jeszcze tu. Znowu! Trzeci raz piątka. Ale wiecie, że to znaczy, że chyba giniemy? 4, 4 plus 2. O ja. O ja. O ja, 1 HP. O masakra. Masakra! Mam autorola, ale nie chcę na razie. Dwójeczka. W porządku. Dobra, jedynka tu. Dwójka tu. Kalkulujemy dalej. Piąteczka, dobra, udaje się. Uda się. Przeżyliśmy to. Jeszcze zanim autorola włączyłem. Jezu. Fuh! Buster Sword. Do one damage immune to errors i Ultima Weapon do damage double on jackpot. Tak jest, moi drodzy, teraz robimy build pod Ultima Weapon. Zobaczymy, no inaczej, tak? Trzeba jakoś inaczej pograć. Ultima Weapon po prostu zdaje obrażenia, tylko no wiadomo. Na jackpocie podwójne. Dobra, to teraz musimy budować coś. Increase jackpot range this turn. Okej. Okay. Cheat code, juggling ball, do damage, get a new dice. O! To ciekawe, max 3, zadaję obrażenia i dobieram nową. Spike shield, even, damage od shield. Czyli może być rzeczywiście build pod shield, gdybyśmy wzięli spiked shield. Całkiem spoko, ale cheat code mi się podoba, no bo chyba chcemy tak tworzyć, nie? Ja wiem, że go tam można, bo może kiedyś zdobyć będzie można, ale mamy jakby build pod żółte. Może będziemy mogli zrobić z samych żółtych wszystko. No dobra. Nie znamy pani alchemik, więc czas ją poznać. Po raz pierwszy. Pani alchemik. Co pani potrafi? Zobaczmy, co ona tam ma. Spiky potion, toxic potion, fire potion i bear potion. Transform into bear, recover 12 health. Ona się może zamienić w niedźwiedzia. Fire potion zadaje obrażenia. Once per battle i once per battle. 8 obrażeń, 5 trucizny, 8 obrażeń burn all dice, albo transform into bear. Ja sobie wyobrażam rzeczywiście, jak mamy złodzieja, który potrafi kraść zdolności, wystarczy pokraść coś od pani alchemik. Bo przecież tutaj są całkowite bear potion, kradniemy, jesteśmy, transformujemy się w niedźwiedzia i masakra się dzieje na ekranie. Ale to trzeba mieć, trzeba trafić na panią alchemik, będąc złodziejem, który potrafi kraść. Który potrafi kraść, wiadomo co. Który potrafi kraść po prostu. Nie chcę odpalać autorola tak wcześnie. Wolę go odpalić później, więc na razie nie muszę increase jackpot robić. Mamy czwórkę. Czwórka, max 5 tu jest. Dobra, spróbujemy tak, no bo nie mam gwarancji, prawda? Jest trójka, no to robimy shield. I robimy autorol. Daje nam to czwórkę, co oznacza, że możemy teraz zrobić to. I to mamy wtedy 8 obrażeń i jeszcze lucky shot. To może być ciekawy system. No dobra, ona ma od razu 8, coś zainwestuje. No nie, zobaczylibyśmy niedźwiedzia, tak to tylko 5 obrażeń, więc niewiele żeśmy się dowiedzieli. No dobra, kalkulujemy. Szósteczka na start. I teraz pytanie, czy jest szansa... Jest szansa. Czy ja mam zaryzykować? Zaryzykuję. Okej, dobra. Zaryzykowaliśmy, jest w porządku. Od increase jackpot range i mamy od razu jackpota, patrzcie. O nie, to ma być od. O nie. A wtedy bym dał czwórkę, increase jackpot, to wtedy byłoby od 10 do 11 i jesteśmy perfekcyjnie ustawieni. A shit. No dobra.
Możemy zrobić tylko w taki sposób i w taki sposób. Kapitole! I nam się trafiła jedynka. No wiecie, no nie wiedziałem, tak? Czy to się uda, czy to się nie uda. To nam pozostaje... Wiecie co? No nie wierzę. Tu nam potrzebny... A nie, dobra, lucky shot. W porządku. Lucky shot załatwia sprawę. Jest okej. Okay. Pani Alchemik jest śmieszna. Podoba mi się pani Alchemik. Nie fizycznie, tylko od razu mi się... Ogólnie mi się podoba. Juggling Ball Max 3. Do damage, get a new dice. Wiecie co? A gdyby to zobaczyć i przynieść do upgrade'ów i zobaczyć, czy to na przykład zmniejszy swoją wielkość, to byłoby super. Mają coś takiego. Do damage i get a new dice. Czyli mamy 3 damage'e. No, jak tam się znajdzie trójka, ale to jest też... Myślę, że Juggling Ball nie pod robota, bo nie wiemy, czy możemy magazynować... Nie możemy magazynować kości. Teoretycznie. Mamy Dryadę, mamy Sorceress i mamy Copycat. Copycat, który będzie kopiował nasze ruchy. To znamy Copycata. Myślę, że pójdziemy sobie z Dryadą powalczyć, bo akurat będzie do upgrade'u. Pójdziemy. Jedziemy. Dobra, pani Dryado, muszę sobie przypomnieć, co pani potrafiła. Jest silna przeciwko truciźnie. Jak są przeciw czemuś silni, to są zwykle przeciwko truciźnie silni. Poison Slingshot. Venus Flytrap. Venus Strytrap. Dobrze, świetnie. Shield. Calculate. Piątka. Idealnie pod to. Chyba, że chcemy. No właśnie, ale to jest teraz takie ryzyko, tak? Czy wejdzie, czy nie wejdzie nam ten... Niestety nie weszło, tak? No, będziemy musieli coś kombinować, żeby mieć większą szansę, że wejdzie nam bonus ładnie. Choć też obawiam się, że to może akurat pod build, gdzie nie mogę duplikować kości, może być słabe. Jedynka. No, lecimy dalej. Droga jedynka, świetnie. Się wywaliła. Even. Od increased jackpot. To możemy jedynkę użyć, żeby increased jackpot zrobić. Dobra. Zaryzykujemy, czy rzucamy tę czwórkę na coś? Bo jeszcze jest szansa, że tu cztery, no to... Wiecie co? Jedziemy tu. Trójka. Kurczę. To jeszcze jest even potrzebny. To jest wkurzające, że to jest even potrzebny. Trójkę da mi shield. Niestety. Nic więcej nie zrobiliśmy. O matkę, Kena ma wysokie wartości. Jeszcze się leczyć będzie. Dobra, autorol mi się zrobił. O kurczę, Dryada może nas ładnie dziabać. Kalkuluj piąteczkę, dobra, no to piąteczka oczywiście. Tutaj maksik. Czy chcę mieć autorola już teraz? Wtedy jest szansa, dobra, robimy autorol. Kurczę. No troszkę średnio, nie? No dobra, pozostaje nam użyć tego. Lucky shot. Zada 5 obrażeń, ewentualnie chyba, że chcemy się wyleczyć. Even. A tu od, increase jackpot, nie, max 3, to jest shield. Szkoda, że tu nie możemy, nie? Znaczy, nie no, nawet jak roluję, to jest szansa, że znowu to mi się powieli. Także, no cóż. Nie wziąłem leczenia. Tak trochę ryzykownie, ale nie wziąłem leczenia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Mamy 11 HP, to całkiem mocno dostaliśmy pierdzień. Trzeba przyznać. No, to się już nie ma co. Tak jest, poszło. Wygrane. Okej, ale musimy się trochę uleczyć. Szczególnie, że teraz musimy zawalczyć z trójką. Ale dowolna trójka, jest okej. No, obawiam się, że musimy pójść po całe życie, bo może być ciężko. Zobaczymy, co jest tutaj. Co nam da upgrade'owanie? P-Shooter. Plasma Blaster jest niezależne od wartości. Small Shield zawsze, bez względu na to, da nam więcej shielda. Mechanical Arm nie musi być już teraz even, czyli po prostu ostatnią kość, która nam się wyleci, wyleci nam, to może być spoko. Ultima Weapon do Plaster Damage Double on Jackpot, potężne. Cheat Code. Increase Jackpot Range by 2 this turn, czyli zwiększa o 2 aż możliwości walnięcia jackpota. Jeśli będziemy tu używać małych liczb, 1, 3, 5 ogólnie, tak wiadomo, że w sumie 1-3 nas interesuje przede wszystkim. Ej, ciężka decyzja. Ultima Weapon też jest spoko, bo ona zadaje dodatkowe jeszcze 2 obrażenia, czyli możemy też 8 obrażeń dziabać, a jak będzie jackpot, to jeszcze więcej. Myślę, że powinniśmy przede wszystkim upgrade'ować żółte. Mimo, że Mechanical Arm naprawdę też dobrze daje, bo mamy do 1 damage, add 1 each roll, czyli i możemy uruchomić to dowolną kością, nawet jak nam na końcu wyleci jakaś jedynka, to tu mamy gwarantowane 5 obrażeń. Chyba wezmę cheat code, żeby mieć większą szansę na to, że Ultima Weapon się przygotuje. Tak zrobię.
Dobra, tylko musimy zacząć z tego korzystać, nie? Bez korzystania z tego byłoby średnio. W sumie z drugiej strony mogłem na początku, wiecie co zrobić. Najpierw wziąć tu może coś kupić, może potem dopiero zrobić upgrade. Raygun, do free damage, free uses this turn, minimum 3. Okej, czyli dwie wysokie wartości. Bump blade, do one damage, get new dice, value plus 1, max 5. Czyli bump blade to jest znowu żółte, tak? Zadaje zawsze standardowe jedno obrażenie i mogę zdobyć nową kość. Co bardziej nam pozwoli definiować, co byśmy chcieli, jakbyśmy chcieli uruchomić jackpota, nie? Counterspell. If enemy rolls, that dice is locked. Czyli pozwala zablokowywać na przykład jedynki. Jesteśmy pewni, że jedynek nie chcemy. To może być całkiem spoko. Wiecie co? Ja kupię Bumblade. Podoba mi się. Szczególnie bardziej mi się podoba niż głupi P-shooter. I teraz zobaczcie, wszystko ładnie zostaje. Czyli jak będę miał tutaj może z tej strony żółte, z tej strony pomarańczowe i tutaj czerwone. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. No to cóż. W sumie nie ma znaczenia z kim teraz, bo i tak wtedy otwieramy albo skrzynkę i tak zdobywamy poziom trudności. Copycat mnie skopiuje. Ciekawe, jak Copycat będzie w ogóle działał, jeśli mamy tutaj robota. Copies your equipment. No i ma więcej HP. A ten sam equipment. Tak? Tak, dokładnie ma to wszystko. Tylko on nie będzie miał po prostu calculate. O kurczę, może być jedynka. Jedynka może nam zwiększyć szansę na jackpota. Więc jedynka jest całkiem spoko. Druga jedynka. Już gorzej. Piąteczka. Max damage. Ale nie, no kurczę, naprawdę jest pomieszane znowu. Ja ustawiłem inaczej, to dalej jest... Kurczę, ten update miał to naprawić. Mamy znowu, przecież mamy pomieszane te wszystkie rzeczy. No jak nic, są pomieszane. No nie wierzę. A miało to naprawić. Bump blade. Max 5, do 1 damage, get new dice, val 6. A my potrzebujemy tej czwórki. 1, 2, 3, 4 potrzebujemy. Ale zadam obrażenie, będę miał szóstkę, a tu jest i tak potrzebna mi max... Kurczę... Dobra, niech będzie. To już no w ogóle nie liczę się tutaj do rola, czyli mamy szóstkę. I teraz, jeżeli nie trafię, mogę zaryzykować i nie używać szóstki, bo jeżeli uda mi się trafić w cudowny sweet spot, no to mamy to, tak? 1, 2, 3 i 4 mi daje, 2, 3 i 4 daje mi jackpot. Ryzykujemy, ryzykujemy. I jest jackpot, proszę bardzo. No, to już lepiej, bo teraz zadamy sobie takie obrażenia, tak? Pięknie. Plasma Blaster max 5 i tu mamy even, no właśnie, even, czyli dwójeczka. Pyk, proszę bardzo. I tu max 5 do damage, a weźmy sobie jeszcze regenerowanie zdrowia, bo to myślę, że... Chociaż nie musiałem brać regenerowania, ale niech będzie. I wezmę sobie jeden shield. Zobaczymy, co on wymyśli. 1, 4 i 6. Okej. Okay. Aha. Booms. Booms. I shield. Okej, okay. Autoroll gotowy, gdybyśmy chcieli go uruchomić. No no kurczę, no, no nie tak układałem, prawda? Ekwipunek. Kalkulujemy od razu szóstka. Ryzykujemy. Max 5, czy chcemy zaryzykować? To jest max 5, max 5, właśnie szóstki są dla mnie najgorsze, możemy tylko tu rzucić. Albo zaryzykować autorolem. Zaryzykuję. Dwójeczka, okej. Okay. Dwójeczka. To może być tutaj uruchomiona w razie czego. Albo dokoptujmy autorola. Od, nie możemy w żaden sposób na razie sobie zwiększyć szans. Wiecie co? Autorola używam. Niech będzie. Dobra, i teraz co? I teraz oczywiście. No i to w sumie. Wiecie co? Zrobię na przykład regenerację. To wyliczę dobrze, bo tu będzie 12 obrażeń. A tu damy 3 obrażenia, tu jeszcze sobie powylimy kostkę, dobra, jest ok. Czyli zrobimy po prostu regenerate, żeby mieć więcej zdrowia. Chyba, że, nie, czekajcie, po tej walce, czy my po tej walce mamy, kurczę, zapomniałem, że po tej walce mamy regenerację zdrowia na maxa przecież, nie? Także i tak, max tu. A, jeszcze 5 obrażeń, no to idealnie. Event, potrzebujemy na pewno parzystej. Więc teraz zrobimy tu czwórkę. A, już tutaj szykowałem jeszcze dwójkę. You know, I know you are, but what am I? I don't know. Level up. Dobrze. 2 ekstra CPU. Niechaj będzie. I w nagrodę? Fixed payout. Even. Use an additional jackpot ability. Podoba mi się. Fixed payout.
Mechanical Arm, to jest do one damage, add one each roll. Najczęściej, najrzadziej chyba z tego, że znam, ale z drugiej strony jak wpadnie, to naprawdę za niską wartość można mocno walnąć. To jest dobry atak. No to shield, jeżeli chcemy iść mocno w żółte, żeby one wszystkie były zawsze aktywne, to small shield by wypadało wyrzucić na rzecz fixed payout. Bo additional jackpot ability da nam leczenie, co jest lepsze niż shield. Także myślę, że fixed payout. Nie wyrzucamy na razie small shielda, zobaczymy. No na żółto, tak? Lecimy ostro na żółto. Sorceress! Ona chyba będzie zamrażać, tak? No co tam, co ona tam robiła? No mieszają się, no miało być naprawione, dalej się miesza. Sorry bardzo. Chyba, że jakoś to jest tak ustawione, że nie wiem. Bo Mechanical Ultima Weapon Cheat Code. Może jakoś on reprezentuje jakoś ustawienie tam, ale to dalej nie jest zareprezentowane w taki sposób, jaki jest tam na tam w tym ekwipunku, więc dalej, moi drodzy, jest to pomieszane. Ale to może zamienię po prostu Plasma Blaster z Bomb Blade'em w ekwipunku i zobaczymy. Tylko muszę podać Plasma Blaster z Bomb Blade'em w ekwipunku zamienić i zobaczyć, czy to coś da. Jedziemy. Piątka na dzień dobry. Use additional jackpot ability, Plasma Blaster 5. Mogę stąd też wygenerować szóstkę. Właśnie to jest najgorsze. Tu walnę za jeden i dostanę szóstkę, ale z szóstki mogę walnąć tu potem szóstkę. I szansa to, że druga szóstka mi się nie pojawi, nie? No, możemy tak zrobić. Okej, okay, i zrobię calculate. Jest trójka. Dobra. Jest trójka, jest. Mogę użyć trójki, żeby zwiększyć jackpot range. Na przykład. Do free damage, add one each roll. No, to może być ryzyko, ale podejmę to ryzyko. Jest! Super! I teraz, najlepsze jest to, że tu mogę też użyć additional jackpot ability, gdybym chciał. Czyli mogę użyć czwórki. Szóstka na pewno chcę użyć do tego, no to nie ma żadnych wątpliwości. Ona w ogóle miała. Cauldron, electric shock i infliction. Skubana. Dobra, mechaniczne ramię, zada 4 obrażenia, mam 4. Jak duże, to jest bardziej opłacalne, bo tu mam 4 obrażenia, to mogę dwa razy zrobić za 5 obrażeń, nie? Więc jak zrobię tak, to mam jackpot plus 1, czyli mogę zrobić 5 obrażeń i zarolować jeszcze jedną, ale jaka jest szansa, że to, co wyroluję, będzie potężniejsze niż to? Tu mam max 5 damage, tu mam... W tym momencie też będę miał 5 damage. I tu też mam stand... Aha, to jest... bo to jest inny, ja nie mogę dwa razy tego samego. No to i tak roll dice, okej. Okay. No i tak jest nieźle. Bo z czwórki zrobię w tym momencie piątkę. Także nieźle. Okej, okay. Nieźle. Dwie piąteczki. Do one damage, get a new dice. Czemu nie zrobiłaś tego? No właśnie. Aha, bo to roluje, rozumiem. Okej. Okay. Jest fajniejsza zabawa. No tutaj rzeczywiście robot trochę daje takiej fajnej zabawy do dorzuca. Czwórka. Zrobimy tak. I od razu zrobimy tak. O właśnie, kalkulujemy dalej, piąteczka. Nie ma się co nawet zastanawiać, tak? Okej, okay. ciekawy build, gdy po prostu pod żółte, nie? I pod jackpota. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz muszę sobie przypomnieć, co to było. Raygun i Counterspell, dobra. Zostawiam hajsy. Idziemy na piętro czwarte. A na piętrze czwartym mamy Krakena, który dostał nerfa. Mamy Keymastera. Mamy Direwolfa. Keymasterem rzadko walczyłem. Kraken. I tu mamy wymianę przedmiotu na jakiś inny. Kraken. Kraken madafaken. A właśnie, mieliśmy zrobić w ekwipmencie tutaj zamienić Plasma Blaster z Bump Blade chyba? Zobaczmy. Może jakoś on inaczej tu przedstawia, inaczej będzie pokazywał tam, nie mam pojęcia. Dire Wolf na start, bo chcemy iść do skrzyni. Czy Keymaster, ale jak zrobię Keymastera, nie odblokuję nic, a mam tu leczenie. Idę do Dire Wolfa. I tak muszę wszystkich zabić, zanim dostanę poziom. Także trzeba uważać. A Dajerów miał jakieś tam konkretne ubranie. Widzicie, i teraz jest ustawione. Czyli jakby jest reprezentacja tamtych miejsc, już wiem, jak jest ułożona tutaj, ale z drugiej strony i tak mnie to wkurza, że to nie jest jeden do jednego. Curse Enemy i trucizna. Za max 3. Czy jak będzie miał niskie wartości, to będzie spoko. Kalkulujemy. Szóstka na start. Ekstra. Szóstka na start. Mogę tylko przekalkulować raz jeszcze, licząc na to, że dobra, coś się zmieni. I licząc na to, że nie będzie to druga szóstka, bo wiadomo, że zniknie tamta. Jest czwórka, ale mamy jackpot. Także standardowo robimy do damage double on jackpot, tak. Tak, tak zrobimy.
Chciałbym zrobić to. Aha, fix use additional jackpot ability. Mogę zrobić lucky shot i rolować. Tylko muszę oddać do tego czwórka. Czwórka dawałaby mi tutaj jeszcze Bump Blade, tak? I wtedy jak użyję czwórki, no to już nie mogę użyć fixed payout. Muszę przeliczyć, co się bardziej opłaca. To nam da to 1 obrażeń plus 5, bo będzie z tego piątka. Mamy 6 obrażeń gwarantowanych. A to mamy 5 obrażeń plus jeszcze szansa, że wyroluje się coś, co zada więcej obrażeń. Ewentualnie zrobimy regenerate. Niech będzie. Czyli tak, lucky shot na pewno. I wyrolowaliśmy dwójkę, ona zadaje nam, zobaczcie, 5 obrażeń. Daje. Nieźle. Oczywiście głupio zrobiłem, że mogłem jeszcze tutaj dorzucić, tak? Ale wtedy nie mógłbym użyć tutaj. Miałbym jedno obrażenie i tu bym nie zrobił... Trzeba to przeliczyć, czy to by się opłacało. Ale ładnie, bo pół HP mu zeszło. Bez autorola nawet. Nie ma dwóch takich samych, więc ja się już cieszę. Także trochę mnie potruł, ale nie jest źle. Jak ma niskie wartości i nie ma takich samych, to jest dobrze. Kalkulujemy. Czwórka. Czwórka może być to, że tu podbić do jeden, do tak, do piątki. I piątkę użyć po to, żeby... No ma lepiej to sobie na koniec zostawać, bo to pozwala też zamieniać parzyste na nieparzyste, nie? To jest jedyna rzecz, która to potrafi. Ale coś za coś. Tu mam już konkretne obrażenia i zobaczymy, co jeszcze. Mamy dwójkę, w razie czego na jackpota albo tego. Kalkulujemy dalej. Jest szóstka. Nie ma szans na jackpota w tym momencie, moim zdaniem. Jackpot ability, jackpot range. Nie, jak zrobimy jackpot... Kurczę, teraz bym zrobił jackpot range, to od razu wpadłoby mi idealnie. Już by był jackpot, jakbym miał tutaj po prostu liczbę nieparzystą. I dlatego niepotrzebnie walnąłem na początku tym. Widzicie? No to jest ważne, ale z drugiej strony może się okazać, że ja będę rolował te same wartości na kościach, co już nie jest przyjemne. Więc pozostaje mi co zrobić. Rzucić tu 6, a tu rzucić 4. Jeszcze żyję niestety. O, nie wierzę. Ale fart. Okej, okay. No to była szansa 1 do 6, czy to się uda, prawda? Więc to ciekawe, możemy po prostu zrobić... możemy zrobić po prostu regenerate. Nie mam even, no właśnie, czyli muszę i tak zrobić lucky shota. Myślałem, że jeszcze się zregeneruje. No tak, bo z jedynką niewiele zrobię. Uwalamy tego. Liseła. Jest dobrze. Jest mimo wszystko dobrze. I zobaczymy, co dostaniemy tutaj. Chocolate cookie! Repeat next attack. To nie jest głupie, tylko wymaga to strasznie dużo liczb do wrzucania. No to się nie opłaca chyba, bo mogę powtórzyć jaki atak. No mogę... No mogę teoretycznie, gdybym się uparł, to mógłbym powtórzyć chocolate cookie dać zamiast... no nie wiem, zamiast mechanicznego ramienia i ładować w to i powtórzyć atak, kiedy mam Ultima Weapon. Wtedy mam... Mogę wygenerować 24 obrażenia jednym ruchem. Ale to wymaga trochę inwestycji, więc nie wiem, czy chcę. Nie wiem, czy mi to pasuje jakoś bardzo. To daje mi 7 HP. Czy jestem w stanie? I tak wezmę, bo nie ma to najmniejszego znaczenia, kiedy to wezmę, bo i tak muszę obu pokonać, zanim dojdę do życia i tak nie użyję tego, tak? Dlatego to jabłuszko jest trochę zmarnowane, bo tu i tak będę miał regenerację zdrowia na maksa. Jak dobrze wiemy. Keymaster! Rzadko walczyliśmy ze sobą. Ty masz jakieś kluczyki dziwne. Unlock Keyblade. Return the dice. No właśnie. Kalkulujemy zatem. Dwójeczka. Chcemy coś z nią zrobić od razu? Zaryzykujemy na razie. Mamy czwóreczkę. Czy chcemy zrobić coś z czwóreczką? Jeszcze nie wiem. Czwórkę możemy, na dół możemy podbić. Albo zaatakować. Max 5. Dobra, zrobimy na razie tak. Piątka. Okej. Okay. Piątka. Piątka, piątka, piątka. I teraz gdybym... Mogę użyć piątki, żeby... Increase jackpot range zrobić. To znaczy, że... Byłoby od 11 i mieliśmy jackpota. Gorzej tylko, że nie mógłbym za dużo Ultima Weapon użyć z tego, nie? Bo nie zadałaby za dużo obrażeń. Chyba żebyśmy rolowali po prostu, użyli dwójkę tu i mielibyśmy tu additional jackpot ability, ale to nie za dużo zadaje obrażeń mimo wszystko. Więc pytanie brzmi, czy chcemy wygenerować jackpota teraz? Czy nie chcemy? Jakbyśmy walnęli... Tylko właśnie najlepsze to, że muszę poświęcić piątkę, a nie chcę poświęcić piątki. No bo wtedy teoretycznie mogę zdać 5 obrażeń albo wyrolować jakąś kość i mieć podwójne obrażenia, a dwójkę użyć i tak tutaj. Teoretycznie... Nie no, dwójkę użyć, żeby fixed payout zrobić. Czyli zaatakować i zarolować jeszcze jedną kość. Możemy spróbować, może się wyroluje coś wysokiego. Nie wiem, to będzie taka trochę...
To będzie taka trochę zabawa w nie wiadomo co nawet. Lucky shot, czyli tak, chcemy użyć tego, podwójną możliwość i teraz tak. Na pewno lucky shot i na pewno roll one more dice. No i mamy coś, one more dice. I możemy teraz zamienić czwórkę na piątkę. I to nawet wyjdzie nieźle. Ponieważ tu mamy 10 obrażeń. I okej, wyszło lepiej. Wyszło lepiej niż myślałem. Jest w porządku. Dwójka odblokowuje Keyblade. I return the dice. Tak, on tam może niezłe rzeczy robić. Mamy limit breaka. Losujemy, czwórka. Czwórka, to jest całkiem dobra liczba. Czwóreczka. Albo cztery obrażenia, albo cheat, albo możemy... Dobra, jedziemy z tym. Piąteczka, okej. Piąteczka. Możemy walnąć 5 i dostać 6 i mieć po prostu... O! A, to nie jest 5 obrażeń przecież. No dobra, no to będziemy w sumie liczyć na szczęście trochę teraz. Ja się tu wezmę 6. To będzie 6 obrażeń, to nawet jak wejdzie cokolwiek, to będę jakiś... No, jest szansa, że to zrobimy. No, nie było szans jednak. Czy jakieś obrażenie jeszcze nam zada, skubaniec? Piąteczka. Odblokowuję sobie jeszcze Keyblade'a. No właśnie. Ale spoko, nie jest źle. Teraz wystarczy cokolwiek w niego palnąć i już pokrzykło, nie? Chociaż tyle. Spokoju. Dobra. Jeszcze musimy wygrać z Krakenem, który dostał nerfa. Także, panie Kraken, weź się faken. Tak, Kraken dostał nerfa. I nerf polega na tym, jeśli dobrze pamiętam z logów, że on tutaj ma chyba plus one, each use było plus 2, tak mi się wydaje, że overwhelm był potężny. Blind to dice, curse enemy. No właśnie. No dobra, możemy robić autorol od początku, to może wtedy wywali mi kostki. Z autorolem trzeba poczekać. Mamy 6. Dobrze byłoby ją zachować. Zrobimy teraz calculate jeszcze. Mamy też 5. I zrobimy autorol. Niech będzie. 2 jedynki, trudno. Co możemy zrobić, żeby zrobić tego najwięcej obrażeń? Tu pewnie wy też będziecie kalkulować, może zrobicie to lepiej niż ja. Ja na pewno będę chciał 6 użyć na Ultima Weapon. Co oznacza, że 5 mogę użyć po to, żeby zrobić atak tu, za 5. 1 może się zamienić na 2. Wtedy będę mógł zrobić podwójny ability. No to chyba jest nieźle, nie? To chyba jest nieźle. Tu. Tu, bo chcę podbić 1 do 2, żeby użyć ją tu, albo tu 5 damage, albo tu zrobić też... A czekajcie, bo tu zrobię 5 damage, to robię 10 damage. Czy mogę zrobić coś lepiej niż, 5, niż 10 damage? Nie używając fixed payout? Mogę zrobić tutaj. Mogę zrobić tu, tam będę miał... Zaraz, no, jak dam tu 2, to mam 5 damage i nie wiem co mi wyjdzie. Jest szansa, że nie wyjdzie mi, a tak to mam gwarancję 10 obrażeń. Chyba tak jest lepiej, nie? Bez leczenia oczywiście, bo teraz będziemy się leczyć sami. O panie Kraken, ale pan ma tych dziadostw. Curse enemy, okej. Overwhelm, blind dice. Robi się ciekawie na start. Co ciekawe, jest blind target 13. Świetnie. Jak mam teraz wiedzieć, co to jest za kość? Nie mam pojęcia, co to za kość. Nie mam bladego pojęcia, co ja tu wrzucę. Max 5, even. No to jest straszne, bo to jest wielka akcja w ciemno. Dobrze, no może... Nie mam żaden sposób... Nie mogę w żaden sposób sprawdzić, pamiętacie, jak miało się więcej tych... Gdyby się miało jakieś podwójne miejsce w jakimś miejscu, w jakimś equipmencie, mógłbym zobaczyć, jakie to są wartości, teraz nie wiem. A poza tym jeszcze jeden z moich ciosów będzie kompletnie na ślepo. I w ogóle jeszcze jest curse, tak? Jak Kraken rzeczywiście potrafi być irytujący. Dobra. 5 lub mniej, no wiemy, że to jest 6 w takim wypadku. Tu nie wiemy, co to jest za wartość, ale jest większą wartością niż tu cursed. Okej, znaczy, że mogę walnąć za 6. Bez ryzyka i niestety mamy za wysoką wartość. No ale myślę, że no tak, jak będzie miał 4, zawsze będzie cursed. No i rośnie mu też
No, no właśnie, cały czas będziemy na ślepo bić, więc najlepiej po prostu go... Ja już rozumiem, czego Kraken dostał nerfa. Kraken rzeczywiście potrafi być wkurzający mocno. Dlatego nie wiemy, co te całkości są. Nie mam pojęcia, co wylosowałem. Znowu! Naprawdę, znowu wybrałem pierwszą szóstkę? Dobrze. Okej, okay, to wiemy, że to jest coś. Cursed. No to znowu 6 tu. I mamy jackpot, o jak dobrze. Nad się będę zastanawiał. I tak to będzie leczenie, Kraken padł. Dobrze, i mamy level 5 i do tego mamy jeszcze teraz tak. Hit sync albo increment. CPU counter plus 1. Hit sync. Reduce CPU counter by. CPU counter. Teraz to tłumaczyliście mi ostatnio, jaka jest różnica pomiędzy nimi. Even. To jest całkiem potężne, ponieważ możemy obniżyć wartość reduce CPU counter, znaczy, że jeżeli mamy tam 13, to możemy go obniżyć na przykład o tylko o parzyste wartości. I to jest szansa, że jesteśmy w stanie wygenerować wtedy bonusa. Increment natomiast CPU counter plus 1. Co daje nam zwiększanie CPU, czyli jest szansa, że wygenerujemy więcej kości bardziej. Bądź będziemy... No właśnie, bo to bardziej chodzi o generację kości. Możemy wygenerować... Wydaje mi się, że chyba heatsink bardziej będzie nam pasował. Bo możemy wtedy bardziej manipulować tym. Kurczę, szczerze powiedziawszy, jedno i drugie jest spoko.